tvpodkarpacie.pl. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka radny Janusz Baszak podjął temat tygodnika sanockiego, informując jednocześnie, że składa zawiadomienie do prokuratury w związku z naruszeniem artykułów kodeksu karnego. Szczegóły w materiale filmowym. Sprawa dotycząca tygodnika sanockiego. Nie wszyscy radni być może wiedzą, jeśli nie wiedzą, to się dowiedzą, że po wystąpieniu, po moich pytaniach 27 czerwca na sesji, następnego dnia w internetowym wydaniu tygodnika sanockiego ukazał się atak personalny na moją osobę, czyli na funkcjonariusza publicznego wykonującego swój mandat radnego na terenie miasta Sanoka i zajmującego się sprawami miejskimi, tylko i wyłącznie. Proszę Państwa, atak personalny to jest jedna sprawa. W związku z prawem prasowym skierowałem do tygodnika sanockiego pismo z prośbą o umieszczenie sprostowania na ten atak personalny i pani redaktor naczelna, łamiąc kolejne artykuły prawa prasowego, opublikowała to sprostowanie, ale opatrzyła go komentarzem, na co jej prawo prasowe nie zezwala. Stało się jeszcze coś gorszego, bowiem, proszę Państwa, to oświadczenie moje sfałszowano. I mam dowody w ręku, pani Asia z biura rozda Państwu, wszystkim radnym, panu burmistrzowi, mediom proszę rozdać. Macie Państwo dwa oświadczenia. Oświadczenie, które złożyłem w tygodniku sanockim, co jest oświadczone pieczątką, datą i oświadczenie, które w formie JPG-u ukazało się na stronie tygodnik sanocki.pl. Z tego oświadczenia zginęły trzy zdania, bardzo istotne dla całego komentarza i dla mojego wystąpienia w sprawie tygodnika sanockiego. Ja nie miałem, proszę sobie znaleźć te trzy zdania, to mniej więcej w środku tekstu, dotyczyły one przychodów, kosztów i wyników gazety. Bez tych trzech ważnych zdań całe moje sprostowanie po prostu wygląda śmiesznie. W związku z powyższym, mając dowody w ręku, Państwo też już je mają, w przyszłym tygodniu kieruję zawiadomienie do prokuratury. Zostały naruszone artykuły kodeksu karnego dotyczące lżenia funkcjonariusza publicznego oraz dokonania fałszerstwa dokumentu osoby publicznej. Prokuratora, jak zbada, to stwierdzi, kto zrobił to fałszerstwo, kto się tego dopuścił. Ja nie wiem. Nie znam imienia, nazwiska osoby, która sfałszowała to moje sprostowanie. Ale zacząłem się tym bardziej interesować tygodnikiem sanockim i chcę Państwu coś powiedzieć. Ja w 2015 roku, jak odbywały się konkursy na redaktora naczelnego, nie interesowałem się tym, zajmowałem się budżetem, wieloma innymi sprawami dotyczącymi miasta. Uważałem, że prosta rzecz, jak rozpisanie konkursu na redaktora tygodnika sanockiego, wybór tego redaktora, to jest naprawdę prosta rzecz i zostanie ona zrobiona. Chcę Państwu przeczytać artykuły prasowe z tego okresu. 17 czerwiec 2015. Tygodnik Sanocki nadal bez redaktora naczelnego. Kandydaci pominęli kwestie ekonomiczne. Od kilkunastu tygodni gazeta Tygodnik pozostaje bez redaktora. Dziś, 17 czerwca 2015, rozstrzygnięto konkurs na to stanowisko. O wakat ubiegały się dwie osoby. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako osoba, której podlega pismo, zdecydowali jednak, że trzeba ogłosić kolejny konkurs. Kandydaci nie poruszyli w planach funkcjonowania tygodnika sanockiego kwestii ekonomicznych, a te dla nas są kluczowe. Tym bardziej, że w tym roku biblioteka otrzymała mniejszą dotację, wyjaśnia Leszek Puchała. Dyrektor liczył, że nowe spojrzenie na tygodnik sanocki będzie poruszało kwestie ekonomiczne, skierowanie na bilansowanie się pisma. W odpowiedzi jednoznacznej nie było, więc i rekomendacji nie otrzymał żaden kandydat. Biblioteka nie dostanie dodatkowych środków na wydawanie gazety, co jest dla nas dużym obciążeniem. Postanowiłem ogłosić kolejny konkurs, mówi dyrektor. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższy piątek 19 czerwca. Oferty będzie można składać do 29 czerwca. Tym razem podkreślimy, że w koncepcji kierowania redakcją trzeba w szczególny sposób zwrócić uwagę na kwestie ekonomiczne, dodaje nasz rozmówca. Ideą dyrektora Leszka Puchały, zarówno jak osoby prywatnej, jak i dyrektora instytucji publicznej, jest to,
aby tygodnik sanocki usamodzielnił się pod każdym względem. I proszę teraz słuchać, nie ja to pierwszy mówiłem na sesji w czerwcu. Do tej pory nie było dążenia w kierunku zbilansowania pisma. Jest to z pewnością wyzwanie, ale też konieczność. Wydawanie gazety nie powinno być podstawowym zadaniem własnym gminy. Takie praktyki należy ograniczać, bądź całkowicie wykluczać, wyraźnie podkreśla dyrektor. Tygodnik sanocki jest na naszym garnuszku. Nie jest on może objętościowo głęboki, niemniej dla nas kilkadziesiąt tysięcy złotych to dużo. Można te pieniądze wykorzystać inaczej kończy. Budżet tygodnika w 2014 roku zamknął się kwotą 548 tysięcy, dochody wypracowane przez gazety wyniosły 509 tysięcy. Dotacja wyniosła więc blisko 40 tysięcy. To był 14. Za, proszę Państwa, 16 strata już wynosiła 126 tysięcy. Teraz w odpowiedzi na moje pytanie pan burmistrz informuje mnie, że na koniec czerwca ponad 83 tysiące złotych już. Czytam kolejny artykuł. 19 czerwca z kolejnej gazety. Dyrektor MWP Sanoku ogłosił drugi nabór na stanowisko redaktora naczelnego tygodnika sanockiego. Zgodnie z zapowiedziami jednym z kryteriów oceny kandydatów będzie przedstawienie planu finansowego jednostki. Będziemy wydawać tyle, ile zarobimy. Koniec z roszczeniową polityką, stwierdza stanowczo Leszek Puchał. W ramach pierwszego naboru nie poznaliśmy stanowiska nowego sternika TS. Jak mówił dyrektor MWP Sanoku Leszek Puchał, przedłożonej koncepcji funkcjonowania gazety kandydatki nie zawarły najistotniejszej kwestii z perspektywy jednostki prowadzącej tytuł, a więc planu ograniczenia wydatków i zwiększenia przychodów. W pierwszym naborze do walki o stanowiska redaktora stanęły Jolanta Ziobro i Dorota Mękarska, doświadczone i doskonale znane w środowisku dziennikarki. I tu znowu mamy słowa dyrektora Leszka Puchały. Uważam, że gazeta jest w stanie się bilansować. Przy półmilionowym budżecie 40 tysięcy złotych straty można zniwelować drogą oszczędności. Oczekuję, że nowy szef jako osoba odpowiedzialna przedstawi konkretny projekt ekonomiczny. Z roszczeniową polityką należy skończyć. Powinniśmy wspólnie zadecydować o działaniu na zasadzie wydawania tylu pieniędzy, ile tytuł będzie w stanie zarobić. Myślę, że to wyjdzie na zdrowie wszystkich. Tygodnik sanocki jest pismem samorządowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się sam finansował. Zaznacza Leszek Puchała, dyrektor MWP. I ten konkurs brzmiał w następujący sposób. Wymagania niezbędne. Wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku dziennikarskim. Wymagania dodatkowe. Znajomość przepisów prawa prasowego, przedstawienie autorskiej koncepcji kierowania redakcją ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego jednostki. Wymagane dokumenty. Życiorys, list motywacyjny, kopia dyplomu kończenia studiów i koncepcja kierowania jednostką do 3 stron maszynopisu. Oferty należy składać do 29 czerwca. Później mamy kolejny artykuł, że nie rozstrzygnięto konkursu. Kandydatki mogą ponownie startować w konkursie. Jolanta Ziobro wystartuje ponownie, a Dorota Mękarska nie chce komentować sprawy. I mamy kolejny artykuł. Dorota Mękarska, nowym redaktorem naczelnym TS, to mamy 1 lipiec 2015. Dorota Mękarska została wybrana przez dyrektora MWP Leszka Puchałę na nowego redaktora naczelnego. W drugim naborze była dziennikarka Nowin, pokonała Jolantę Ziobro z Sanoka i Krzysztofa Czuchrę z Dębicy. Pierwszy konkurs nie przyniósł odpowiedzi na pytanie nowego szefa największej gazety w mieście. Startowały dwie doświadczone dziennikarki, Jolanta Ziobro i Dorota Mękarska. Obie nie spełniły jednak wszystkich oczekiwań komisji, która liczyła przede wszystkim na zaprezentowanie precyzyjnego planu oszczędnościowego. Rozpisano zatem drugi konkurs, a termin zgłoszeń upłynął 29 czerwca. Do konkursu przystąpiły 3 osoby, oprócz Jolanty Ziobro i Doroty Mękarskiej zgłosił się również współpracownik Nowin Krzysztof Czuchra z Dębicy. Podjąłem decyzję, że nowym redaktorem naczelnym tygodnika zostanie pani Dorota Mękarska, która zobowiązała się, że w ciągu najbliższego roku doprowadzi do zbilansowania budżetu gazety, mówi Leszek Puchała. Kandydatka przedstawiła satysfakcjonujący plan ekonomiczny, bardzo szczegółowy i wiarygodny. Jej koncepcja była najbardziej przekonująca.
Dyrektor podjął decyzję jednoosobową, miał do tego prawo, jako że Tygodnik Sanocki w strukturze NBP jest jednym z oddziałów, z działów organizacyjnych i zatrudnianie jego kierownika leży właśnie w kompetencjach dyrektora. Później było pismo, dziennikarze Tygodnika Sanockiego nie akceptują nowego redaktora naczelnego, to z 3 lipca 2015 roku. Tam oświadczenie w imieniu zespołu redakcyjnego podpisała pani Joanna Kozimo, umieściła na Facebooku. Umieściła to oświadczenie, tego nie będę już czytał. Proszę Państwa, na BIP-ie ukazało się tylko jedno ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na redaktora naczelnego PS. Nigdzie Państwo nie znajdziecie na BIP-ie ogłoszenia trzeciego konkursu na redaktora naczelnego TS. Więc ja mam pytanie. I o te pytania proszę odpowiedzi na piśmie. Jakie wykształcenia posiada Pani Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz? Jaki konkurs i kiedy ogłoszony wygrała? Ile ma lat doświadczenia w pracy na stanowisku dziennikarskim? I jaki program ekonomiczny złożyła, który usatysfakcjonował pana dyrektora Biblioteki Publicznej? Proszę Państwa, w związku z tym atakiem personalnym, z fałszerstwem oraz z tym, co odkryłem na BIP-ie, a co dotyczyło wyborów Tygodnika Sanockiego, zgodnie z tym, co też napisał mi w odpowiedzi pan burmistrz, bo pan burmistrz mi napisał, że organem założycielskim TS jest Rada Miasta i od niej zależy przyszłość gazety. Niemniej ufam, że koszty utrzymania nie przesądzą o rezygnacji z tej formy przekazu, informacji oraz promocji kultury i sportu w naszym mieście. W związku z tym proszę pana przewodniczącego Rady Miasta o zorganizowanie w miesiącu wrześniu po przerwie zamkniętego posiedzenia wszystkich klubów Rady Miasta w sprawie Tygodnika Sanockiego. Musimy rozwiązać tą kwestię, jeśli chodzi. Natomiast jeszcze mam jedną prośbę do pana Radożyckiego o zwołanie również po okresie wakacyjnym, koniec sierpnia albo na początku września, zebrania Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w celu wspólnego wypracowania stanowiska na temat Tygodnika Sanockiego. Natomiast mam tu publiczny apel do pana Leszka Puchała, żeby do czasu rozpatrzenia zawiadomienia przez prokuraturę i w związku z tym, co się wydarzyło, zawiesił w czynnościach panią redaktor naczelną Małgorzatę Sienkiewicz-Woskowicz. Dziękuję bardzo. Ja się czuję trochę zażenowana, ponieważ uważam, że to nie jest miejsce na załatwianie tego typu spraw. I dobrze się stało, że wreszcie padła decyzja, żeby na zamkniętym spotkaniu omówić sprawy tygodnika. Uważam, że jeżeli komukolwiek zależy na pomocy tygodnikowi, tak jak to zgłaszał wielokrotnie pan radny Janusz Baszak, to właśnie należałoby to zrobić najpierw w cztery oczy, a przede wszystkim nie z pominięciem redakcji, czy organizując taki zmasowany, personalny atak na mnie, na redaktora naczelnego. Jeśli chodzi o pracę w tygodniku, to zaproponował mi tę pracę właśnie pan Leszek Puchała, którego tutaj tak obszernie cytowano. I nieco inne jest moje odczucie niż to, które wynika z cytatów przedstawionych przez pana radnego. Ale to też w tej chwili nie jest istotne. Zaczęłam pracować w tygodniku sanowskim, wskakując niejako w te plany finansowe, które przygotowała poprzednia pani redaktor. A między innymi różnica polegała na tym, że z 16 stron zrobiło się 24. I różnica, myślę, że ma to też niejako wpływ na plan finansowy, polega na tym, że moja ekipa w okrojonym składzie redaguje te 24 strony. Kiedy poprzednia ekipa, jeszcze za czasów pana Strusia i przytoczony tutaj pan Ziobro i Kozimor, redagowały 16 stron w składzie o jedną osobę redakcyjną więcej. Skąd wynikają straty? Pan wielokrotnie tutaj powtarza i rzuca pan takie dosyć, powiedziałabym, też nie chcę nikogo obrazić, ale to jest, muszę powiedzieć to, co mówię, to jest tani chwyt, mówiąc o spadku nakładu, o różnicy zwrotek i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie gazety w tej chwili mają problem ze sprzedażą.
Niedawno przeszliśmy, musieliśmy zmienić drukarnię, ponieważ drukarnia w Tarnobrzegu, która to niedawno obsługiwała ileś tam tytułów, musiała splajtować i w tej chwili drukujemy się w Sosnowcu. I byliśmy na rozmowach z panami, z szefami z drukarni i wynika jasno, że dzieje się tak dlatego, ponieważ wydania papierowych gazet są już po prostu w zaniku. Usłyszeliśmy tam wtedy, Leszek Puchała jest świadkiem, bo był dyrektor Leszek Puchała jest świadkiem, bo był ze mną podczas tej rozmowy, że Tygodnik Sanocki trzyma się nieźle i ta ilość gazety, która rozchodzi się co tydzień, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I tak by należało to spojrzeć. Nie na szklankę, która jest pusta do połowy, tylko taka, która jest do połowy pełna. Kwestia sprostowania. Panie radny, bardzo proszę, dobrze, niech pan wreszcie odda sprawę do prokuratury. Ja się dziwię, że dopiero teraz. Na jednej sesji nazwał mnie pan przestępcą, oskarżył o kryptoreklamę, oskarżył jeszcze o coś, o co już chyba o właśnie niegospodarność. I ja się dziwię, że do tej pory sprawa do prokuratury nie wpłynęła. A jeżeli nie wpłynęła, to dziwię się, że pan mnie za to po prostu nie przeprosił. Następna rzecz. Mówi pan o sprostowaniu, które pan przysłał do redakcji. Przyniósł je pan do biura podawczego. Siedziałam obok, mogliśmy na ten temat swobodnie porozmawiać, ale nie. To musi być sprawa publiczna, to musi być rozruba, bo inaczej nie da rady tego przeprowadzić. No więc właściwie życzył pan sobie, żebym sprostowała zdanie, które wysłuchałam na sesji, mam chyba zresztą zachowane to na nagraniu, że raczył się pan wyrazić, że Tygodnik Sanocki czas zamknąć. I to chciał pan sprostować, pisząc, że nie zgłosił pan takiego wniosku. Ja bardzo przepraszam, to znaczy co, radny mówi na sesji, na zasadzie rzucił Jasio, od tak, niech idzie w eter, a kto co zrozumie, a jak już zrozumie, to wtedy ja z tym pójdę do sądu, bo ja przecież nie zgłosiłem wniosku formalnego. Tylko tak mi się powiedziało. Gazeta Sanocka napisała to samo i nie widziałam, żeby żądał pan tam sprostowania. Dlatego nie potraktowałam tego, po pierwsze, jako sprostowania, które ja muszę opublikować, a po drugie, wycięłam coś, co uważam za naganne, jeżeli pisze radny publicznie. Bo pan, opublikując do znudzenia dane o bilansie gazety, działa na niekorzyść mojej firmy i firmy, która jest jeszcze dofinansowywana przez instytucję, jaką jest biblioteka, a biblioteka jest instytucją miejską, więc działa pan na szkodę także tej instytucji. Pyta pan o moje kwalifikacje i o moje doświadczenie. To nie jest tajemnica przecież. Wie pan, chyba jako jedyna z tych osób, które pan tutaj wymienił, mam publikacje w prasie i pismach ogólnopolskich, między innymi w Przekroju, Kwartalniku, Artystycznym Ruchu Muzycznym, kilku rzeszowskich pismach, ale ja rozumiem, że jak na doświadczenie sanockie, to to w ogóle nie ma znaczenia, bo my się możemy jedynie zamknąć w tym, co nie przekracza granic naszego powiatu. Pytania ja zadałem do pana dyrektora Puchały, jak państwo wszyscy widzieli. Ja nie znam odpowiedzi na te pytania, dlatego się pytam. Nie znam dorobku pani redaktor, więc to nie jest czas i miejsce, żeby teraz o tym słuchać. Przeczytamy, zapoznamy się wszystkie. Proszę panią, do pani to mówię. W miesiącu maju zadałem szereg pytań, uzyskałem szereg odpowiedzi odnośnie Tygodnika Sanockiego. W miesiącu czerwcu tak. I zamiast spotkania, propozycji spotkania, rozmowy, to doczekałem się ataku personalnego. Proszę sobie, to leży to po prostu, a nie powiem w czym to leży. Tak to wszystko było. Przyznała się pani do wycięcia trzech zdań. W związku z tym dobrze, że jeszcze nie posłałem i nie zaniosłem zawiadomienia do prokuratury, bo tam od razu dopiszę, że już teraz wiem, kto to zrobił, bo tam pisze, że nie wiem, kto to zrobił, nie wiem, jakie to osoby. Teraz już wiem. Nagranie z sesji prokuraturze wskaże i wiadomo, będzie prokuratura miała mniej roboty. Także bardzo jest mi przykro, że pani tak zrobiła, bo aha, jeszcze dlaczego
Nie opublikowałem żądania sprostowania od kuriera Gazety Sanockiej, ani od pani z pisma drukowanego, bo tam pani też powtórzyła te same rzeczy, tylko troszkę inaczej. Ja wyraziłem swoją opinię, że według mnie tygodnik Sanocki powinien się zamknąć. Jeśli pani uważa, że to jest wniosek, a jak pani wie, Rada Miasta, co pan też burmistrz podkreślił, jest organem założycielskim gazety i Rada Miasta o tym decyduje. A wniosek, wie pani jak wygląda? Tak wygląda wniosek, że radny pisze. Wnioskuję o zamknięcie gazety Tygodnik Sanocki, bo to się podpisuje i daje do przewodniczącego Rady Miasta. Nic takiego nie nastąpiło. Nigdy, nigdzie nie nazwałem pani przestępcą. Niech pani sobie dokładnie przeczyta, jest cała dokumentacja, to co mówiłem, czytałem w aktach sesji. Nie ma tam ani jednego momentu. Mówiłem, że zachodzi możliwość popełnienia przestępstwa. W tym zawiadomieniu do prokuratury w ogóle się nie zajmuje sprawami złamania prawa prasowego, ustawy o konkurencji, ustawy o praktykach i tak dalej. Już nie pamiętam tych ustaw, które moim zdaniem mogły zostać naruszone, co najmniej jest 5 jeszcze. Na razie piszę tylko o 2 artykułach z kodeksu karnego. I tu pani się przyznała, prokuratura będzie miała mniej roboty, żeby stwierdzić, czy faktycznie dokument sfałszowano, artykuł 270 i naruszenie, atak na funkcjonariusza publicznego, jakim jest Rady Miasta. Ja jestem zawsze do dyspozycji. Wszyscy znają mój numer telefonu w biurze rady, każdy się dowie, jaki numer telefonu mam. Gdyby pani chciała rozwiązać problem tygodnika Sanockiego, to by pani się ze mną spotkała i zaproponowała takie spotkanie, proszę pani. Bowiem, skoro się zainteresowałem tym tematem, to znaczy, że jest problem. A komentarze wszystkie z gazety, które przeczytałem, samymi faktami. Operowałem samymi faktami. Tam nawet nie było żadnej cienia moich, jakich, proszę panią, moich opinii, poza tym jednym, że ja bym tygodnik Sanocki zamknął i mam prawo do takiej opinii. Wydawane na to są ciężkie pieniądze z budżetu miasta Sanoka. Ciężkie pieniądze, bo to jest około 500 000 rocznie. I jeszcze jedno, ja mam, proszę panią, propozycję, dlatego prosiłem pana przewodniczącego o to zamknięte spotkanie, jak można uratować tygodnik Sanocki, ale ja sobie nie wyobrażam osobiście, ja, Janusz Baszek, że można go uratować razem z panią. I tyle, dziękuję. Ja chcę powiedzieć, panie radny Januszu Baszak, że jestem coraz bardziej pełen podziwu dla pana. Naprawdę. Tak dogłębnie pan rozpoznaje historię i tak jest pan na bieżąco. Ja bym chciał, żeby tak w niektórych innych też elementach pan tak działa. Zresztą pan tak zawsze działa w tym momencie. I w różnych elementach związanych z inwestycjami, które jest w Sanoku, i z budżetem i tak dalej. Natomiast panie radny, jest układ taki, że tak naprawdę koszty wydawania tygodnika Sanockiego są na pewno mniejsze niż dochody. Tylko cała rzecz się rozbija o wynagrodzenia pracowników. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to proszę się również zastanowić nad Sanockim Domem Kultury, który nie bilansuje wynagrodzeń i nie zarabia na siebie, żeby zbilansować. To proszę się zastanowić również nad Biurem Wystaw Artystycznych, którzy dostają, mają stałe wynagrodzenie i w tym momencie ich zadaniem jest zdobywanie środków zewnętrznych. Oni się też nie bilansują. Jeżeli w tym kierunku pójdziemy, to również tak potraktować również i samą bibliotekę, bo biblioteka też nie zarabia na swoje wynagrodzenia, tylko działają te wszystkie instytucje w formie dotacji. I to jest tak naprawdę, jeżeli odliczycie państwo wynagrodzenia, to dochody z gazety są większe niż koszty wydania tej gazety. Co nie znaczy, że nie trzeba rozmawiać na ten temat. My się spotkaliśmy, spotkanie było, uczestniczył przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty, pan Ryszard w tym momencie. Uczestniczyła pani, uczestniczyła pewna grupa, uczestniczył również i pan dyrektor w tym momencie. I mamy jakby kierunek tych działań, w jakim kierunku to mamy iść, co mamy robić, żeby tak naprawdę poprawiać. Natomiast być może to, co pan chce zrobić, dyskusję zamkniętą, z jakimś ewentualnie wizją funkcjonowania tej gazety. Może rzeczywiście powie pan to, co my tam gdzieś nie trafiliśmy na to. Ale ja uważam, że to sesja Rady Miasta jest ostatecznością do dyskusji na ten temat.
Między innymi jest Komisja Kultury i Turystyki, która mogłaby się tym spokojnie zająć. Są jeszcze inne możliwości, natomiast publiczne mówienie na ten temat to nie sprzyja funkcjonowaniu gazety. Ja odbieram w pewnym momencie, że niektórym w Sanoku zależy na likwidacji tygodnika sanockiego. Ja mam takie głosy, że niektórzy mówią, że dobrze by było, żeby ten tygodnik zniknął z wizji publicznej, żeby go nie było, żeby zostały tylko inne media. Ja mam nadzieję, że ci, co podejmują tę dyskusję, nie wpisują się w to, co czasami ulica mówi i co do burmistrza dociera. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, co tutaj jest tam kierunek, to się okaże, że szereg instytucji nie bilansuje się i trzeba te instytucje przywrócić do porządku albo ograniczyć zatrudnienie do tego stopnia, żeby one się bilansowały. Natomiast gazeta jest również jednostką oświatową, jednostką promującą miasto, pracę miasta, pracę radnych, to co się dzieje w mieście w tym momencie i wynagrodzenia, które ci pracownicy otrzymają. Zresztą mniejsze zdecydowanie niż było za poprzedników, jest mniejsza ilość tych ludzi, większe wydanie. Trzeba dyskutować, ale ja uważam, że ostatecznością jest dyskusja na sesji Rady Miasta. Panie Burmistrzu, ja czytałem wystąpienie prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Ja dzisiaj czytałem słowa pana dyrektora Puchały. Wydawanie gazety nie leży w zadaniach własnych gminy i to wynika z ustawy. Natomiast dobrze pan nie powiedział, że chce zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, bo też nie wychodzą na swoje. To jest nasz obowiązek. Biblioteka obowiązek, PWA obowiązek, Sanocki Dom Kultury obowiązek i wiele innych rzeczy musimy dokładać, bo to się nigdy nie zbilansuje. To są zadania gminy. Budowa dróg nie zarabiamy, chodników nie zarabiamy, kanalizacji nie zarabiamy. To nie o to chodzi. My mamy zabezpieczać potrzeby wspólnoty mieszkańców gminy miasta Sanok. Natomiast wiele innych rzeczy jeszcze nie robimy. MOSiR nie zarabiamy. Dokładamy, panie burmistrzu, czy ja tu występuję, żeby MOSiR zamykać? Nie o to mi chodzi. Wszystko to, co jest w ustawie o jednostkach samorządu terytorialnego. Proszę sobie przeczytać. Pan Leszek Puchała to wie i o tym mówił. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl